Szanowny Boże, coś Wam powiem. Modlitwa czy Eucharystia w życiu chrześcijańskim są niezbędne. Niestety wielu tego nie pojmuje i stąd uczestnictwo we mszy czy osobista modlitwa często są pomijane, bo odbiera się jako nieskuteczny element. A jednocześnie dziwimy się, że wokół nas jest tyle zła. Święty Ignacy Antiocheński powiedział: starajcie się częściej gromadzić na dziękczynienie i wychwalanie Boga. Jeśli będziecie gromadzić się często w jednym miejscu, osłabi się władza szatana, a pokój i wasza wiara nie pozwolą mu na żadne zło. Wystawia się Pana Boga za drzwi domów, a wtedy wszystko w nich się może dziać. Najczęściej też wraz z brakiem relacji z Bogiem zanika relacja między członkami rodziny. Ogranicza się rozmowy do koniecznej wymiany informacji. Całodzienna praca i bycie z daleka przestają przeszkadzać, a wręcz są chwilą odsapnięcia od rodziny. Gdy brakuje miłości, wszyscy zaczynają zwyczajnie przeszkadzać i zbywa się ich podarkami. W konsekwencji każdy ucieka w wirtualny świat telefonu, komputera albo seriali, które zabijają czas i pozwalają nam żyć cudzym życiem, kolorowym, pięknym, ciekawym. Dzisiaj jasno widzimy, jak Jezus dzielił dzień. Z jednej strony poświęcał czas na modlitwę, z drugiej zaś zajmował się głoszeniem poprzez słowa i czyny. Kontemplacja i działanie, modlitwa i praca, przebywanie z Bogiem i przebywanie z ludźmi. Zajmujemy się niezliczoną ilością zadań, przez to czujemy się zwolnieni z modlitwy. Brakuje w tym równowagi. Kiedy odwiedzam parafian, to z czasem słyszę: ja nie chodzę, bo jestem w pracy, pracuję na bazarze, jestem kierowcą ciężarówki, pracuję za granicą i jestem zmęczony. Prawdę mówiąc, pracują ludzie, żeby żyć godnie, ale nie ma kiedy żyć, bo ciągle pracują. Patrząc dziś na Jezusa, widzimy, że On w tej swojej działalności starał się o czas samotności, by poświęcić Go na modlitwę. Czy to było nad ranem, czy w środku nocy, albo o każdej innej porze potrafił wołać do Ojca i wychwalać Go, dziękować Mu i uwielbiać. W naszych zajęciach nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak samo postępować. Zatrzymać się i poświęcić chwilę na rozmowę z Bogiem, zwłaszcza gdy piętrzą nam się trudności zawodowe czy w relacjach z ludźmi. Modlitwa potrafi sprawić, że spojrzę inaczej na problem. Zobaczę go w innym świetle i wtedy wiem, jak do niego podejść. To pozwala uniknąć wielu nerwów i złości. Nie oszukujmy się, że to jest niewykonalne. Najważniejsze jest osobiste podejście każdego człowieka i zadanie sobie pytania: czy ja w to w ogóle wierzę? Jeśli wierzę, to co mi szkodzi spróbować? Jeśli nie wierzę, to proszę o dar wiary, bym spróbował. Nic mnie to nie kosztuje. Jeśli jednak nie podejmę próby, to się o tym nie przekonam. Być może powinniśmy lepiej zorganizować się, zdyscyplinować się i oswoić czas. To, co jest ważne, musi się z naszym dniu zmieścić. A tym bardziej to, co jest konieczne. Piotr, Jakub i Jan wyszli z domu, gdy było ciemno. Odnaleźli Jezusa i powiedzieli: wszyscy Cię szukają. Brzmi to jak piękna historia, gdy my raczej spotykamy się z obrazem, który mówi: wszyscy Cię unikają. Trzeba zmienić życie. Przestać biegać za wszystkim, a zwyczajnie pójść tam, gdzie spotkam Jezusa, który czeka na mnie, który przychodzi, by zaradzić moim problemom i moim bolączkom.